trzy liczby, których suma jest równa 7. Tworzą ciąg geometryczny. Jeśli od ostatniej z nich odejmiemy 1, dostaniemy ciąg arytmetyczny. Wyznacz te liczby. Zastosujmy wzór na związek między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego. Wiemy, że środkowy do kwadratu jest równy iloczynowi tych dwóch po bokach. Natomiast tu zastosujmy wzór na związek między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego, czyli środkowy jest średnią arytmetyczną dwóch po bokach. Mamy więc trzy równania z trzema niewiadomymi. Możemy z nich utworzyć układ równań. Proponuję zacząć od równania numer 3. Uprościmy to równanie, pomnożymy obustronnie przez 2, dostaniemy 2y równa się x plus z minus 1 i stąd wyznaczymy sobie wyrażenie x plus z. Minus 1 przeniesiemy na lewą stronę. Wyrażenie x plus z mamy również w pierwszym równaniu, x plus z. Zapiszmy to równanie w takiej postaci. X plus z plus y równa się 7. Możemy więc za wyrażenie x plus z wstawić wyrażenie 2y plus 1. Dostajemy 2y plus 1 plus y równa się 7. Dodajemy y. 2y plus 1 to są 3y. Jedynkę przeniesiemy na prawą stronę równania, czyli mamy 7 odjąć 1 to jest 6. Podzielimy obustronnie przez 3, czyli y wynosi 2. Możemy więc do równania trzeciego za y wstawić 2, czyli dostajemy 2 razy 2 plus 1, to jest x plus z. Czyli mamy 5, to jest wyrażenie x plus z. Również do równania drugiego możemy pod y wstawić 2, czyli dostaniemy y do kwadratu, czyli 4, to jest x razy z. Utworzymy z tych dwóch równań układ. Z drugiego równania wyznaczymy wzór na z, czyli mamy z to będzie 5, x przeniesiemy na prawą stronę, minus x. I do drugiego równania pod z wstawimy 5 minus x. Dostaniemy x razy 5 minus x wynosi 4. Opuśćmy nawias, czy mamy 5x minus x kwadrat równa się 4. Przeniesiemy wszystko na jedną stronę i uporządkujemy. Czyli najpierw mamy x kwadraty, następnie x i wyraz wolny równa się 0. Obliczmy deltę. Mamy b kwadrat minus 4ac, czyli b do kwadratu minus 4 razy a razy c. 5 do kwadratu to jest 25. Minus razy minus razy minus daje nam minus. 4 razy 4, 16. Dostajemy 9, czyli pierwiastek z delty to jest 3. Obliczamy więc nasze dwa miejsca zerowe. X1 to jest minus b, ponieważ nasze b wynosiło minus 1, to minus b to jest 1. Minus pierwiastek z delty przez 2a. O, teraz widzę błąd, czyli nasze b, my korzystamy z tego równania. Czyli nasze b wynosi 5. Skoro b wynosi 5, minus b będzie wynosiło minus 5. Minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2 razy minus 1 to jest minus 2. Dostajemy minus 8 przez minus 2, czyli x1 wynosi 4.
x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty, czyli mamy minus 5 plus 3 przez 2a, czyli przez minus 2, co nam daje minus 2 przez minus 2, czyli x2 wynosi 1. Zostało nam jeszcze do policzenia z. Tu mamy wzór na z. Ponieważ były 2x, również będą 2z. Aby obliczyć z1, podstawiamy za x x1, czyli mamy 5 minus 4 daje nam 1 i z2, podstawiamy teraz x2, czyli dostaniemy 5 minus 1, co nam daje 4. Stąd nasze liczby to x4, y2 i z1 lub też x1, y2 i z4.